Magda Marszałek. Zapraszam na nasz codzienny raport dotyczący koronawirusa. Wczoraj weszło w życie nowe rozporządzenie, które wprowadza kolejne obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Przemieszczać się mogą tylko osoby, które idą do pracy, działają jako wolontariusze w walce z koronawirusem oraz muszą załatwiać niezbędne sprawy życia codziennego. Ponadto w zgromadzeniach mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby. Nie dotyczy to jednak rodzin. O to, aby zostać w domach i nie narażać siebie i swoich bliskich, do wszystkich gorzowian, apeluje prezydent miasta Jacek Wójcicki. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, zwracam się do Was z gorącym apelem i prośbą. Zostańcie w domach. Sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, jest naprawdę dla nas niespotykana, jest nowa, musimy się tego wszyscy wspólnie nauczyć, ale zaufajmy fachowcom, zaufajmy tym, którzy mówią do nas, zostańmy w domach. Zostańmy. Proszę Was o to z całego serca. I jeszcze jedno przesłanie. Przesłanie, które ciśnie się na usta po dzisiejszych doniesieniach mediów. Nie kłamcie medyków. Jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenie, jeżeli mieliście kontakt z kimś, kto był za granicą, kto miał podejrzenie koronawirusa, powiedzcie koniecznie medykowi. Nie kłamcie medyka, bo sytuacja, która wydarzyła się w Zielonej Górze, jest bardzo trudną sytuacją. Nie możemy dopuścić do tego, żeby lekarze zostali na kwarantannie. To oni nam ratują życie, to oni nam dzisiaj pomagają najbardziej. Dlatego jeszcze raz, bardzo serdecznie Was proszę, zostańcie w domach, pamiętajcie o tym, żeby zachować te wszystkie wymogi sanitarne, o których mówi rząd, o których mówi minister zdrowia. Trzymajcie się ciepło, bądźmy razem silni duchem. Jesteśmy razem jako społeczność, jako gorzowianie, ale mimo wszystko jeszcze raz proszę, zostańcie w domach. O zasadach bezpieczeństwa, jakich musimy teraz przestrzegać, cały czas informują także policjanci. Na ulice miasta wyjechały radiowozy, w których mundurowi poprzez urządzenia nagłaśniające podają odpowiednie komunikaty. Wprowadzane przepisy są przede wszystkim dla ludzi, a nie przeciwko nim. Chodzi przecież o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. To jest najważniejsze, dlatego policjanci już informują o zakazie gromadzenia się osób, zakazie zgromadzeń. Wykorzystujemy do tego również urządzenia nagłaśniające, podając specjalne komunikaty. Będziemy zwracać w szczególności uwagę na osoby grupujące się, przypominając, że obowiązuje zakaz grupowania się więcej niż 2 osób. Od razu chciałbym tutaj uspokoić i podkreślić, że przepisy mają na celu zapobieganie gromadzenia się grup osób w związku z minimalizowaniem ryzyka zarażania się. Cały czas działa kolej, komunikacja zbiorowa, nikt nie zamyka dróg. Mamy prawo przemieszczać się przecież do zakładu pracy, do apteki po niezbędne medykamenty, iść do sklepu na zakupy, czy też odwiedzić rodzinę. Nikt nie będzie absolutnie za to karał. Uwagę policjantów natomiast będą zwracały grupy osób i tutaj będziemy natychmiast reagować. Pamiętajmy również, aby stosować się do rygorów kwarantanny. Pomoc dla seniora to kolejna akcja pomocowa Caritasu zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem. Szczególnie narażone są osoby starsze i samotne, które w związku z epidemią wolą nie wychodzić ze swoich mieszkań, przez co często brakuje im podstawowych produktów. Z myślą o nich przygotowane zostały specjalne paczki, w których znajdą się artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Paczki, które przygotowujemy właśnie dla mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego, są skierowane dla seniorów, dla osób samotnych, schorowanych, które nie mają znikąd pomocy. Dla seniorów, którzy zostali pozostawieni sami sobie, którzy nie mają w Gorzowie Wielkopolskim, w okolicy najbliższej rodziny, ani też nie mają bliskich sąsiadów, którzy byliby w stanie w tej chwili pomóc im w tej takiej trudnej sytuacji. Dlatego też chcemy przygotować te paczki, żeby chociaż na jakiś czas zabezpieczyć te takie podstawowe potrzeby naszych seniorów. W naszych paczkach będą produkty, które mają długi termin ważności, takie produkty, które seniorzy będą mogli wykorzystać sobie w ciągu kilku tygodni. I między innymi będzie tam masło, będzie olej, będą różnego rodzaju konserwy, groszek, fasolka, herbaty. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania, ale też takie rzeczy, że szybko się nam nie zepsują. Aby zgłosić zapotrzebowanie na taką paczkę, bardzo prosimy, aby wszyscy seniorzy, którzy nas słyszą, dzwonili pod numer telefonu 600 989 128.
Prosimy również, żeby sąsiedzi, którzy mają wiedzę na temat swoich bliskich sąsiadów, wiedzą o tym, że są seniorzy, którym oni nie są w stanie zabezpieczyć w tej chwili takich podstawowych potrzeb bytowych, że są takie osoby, żeby oni również do nas zgłaszali i zgłaszali tych swoich sąsiadów do takiej pomocy. Sport to zdrowie, to powszechnie znana prawda. Wprowadzenie tak zwanej kwarantanny narodowej znacznie ogranicza jednak możliwości wychodzenia z domu. Aby zadbać o aktywność fizyczną, wcale nie musimy odwiedzać siłowni, basenu czy klubu fitness. Trenować możemy we własnych czterech kątach. O sportowej aktywności w domowych pieleszach rozmawiam z instruktorką i właścicielką klubu fitness Anetą Małucką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Aneto, ta cała sytuacja związana z koronawirusem ciężka jest dla nas wszystkich, szczególnie to, że no nie za bardzo możemy wychodzić z domu. No jak się okazuje, że chyba to wcale nie oznacza jednak, że musimy ze wszystkich swoich aktywności rezygnować, a chyba nawet nie powinniśmy, czy to prawda? Zdecydowanie nie powinniśmy. Tutaj warto skupić się na naszym układzie odpornościowym, bo jednak to prawda, to co pani powiedziała, gdzieś tam sytuacja jest bardzo ciężka. My boimy się wychodzić i oczywiście pewne aktywności fizyczne nam odpadają. Na basen nie pójdziemy może do klubu fitness, ale z pomocą tutaj przychodzą instruktorzy fitness, trenerzy personalni, którzy organizują treningi na żywo, tak zwane live'y. Zajęcia możemy wykonywać w domu, ćwiczyć, czyli tak jakbyśmy byli na sali. Dla osób, myślę, które gdzieś tam bardzo cenią sobie aktywność fizyczną, jest to fajne rozwiązanie. Więc jeżeli ktoś chce ćwiczyć, to myślę, że znajdzie i tak w trudnym czasie rozwiązanie. No właśnie, nieczynne są kluby fitness, nieczynne są baseny, nieczynne są siłownie i wiele osób myśli sobie, że do tego, żeby ćwiczyć, potrzebuje mieć nie wiadomo jaką salę, nie wiadomo jaki sprzęt. Chyba do końca też tak nie jest. To powiedzmy, czy można w domowym zaciszu, w małym mieszkanku również zażywać tej aktywności fizycznej? Dokładnie. Często jest tak, zanim zaczniemy podejmować jakąkolwiek aktywność fizyczną, okazuje się, że stawiamy sobie takie wymogi, że właśnie musi być piękna sala fitness, muszą być super buty, inne rzeczy i później się okazuje, że tych wymówek jest tyle i my tej aktywności fizycznej nie podejmujemy. Więc jak najbardziej, nawet w małym mieszkaniu, gdzie nie mamy nawet obuwia sportowego, możemy ćwiczyć na boso, we własnym zaciszu, a nawet powiem szczerze, że jest to gdzieś tam dosyć bardzo fajne rozwiązanie, żeby ćwiczyć w domu, bo tak jak teraz widzę moje podopieczne, które gdzieś tam właśnie korzystają z takich treningów online, chwalą sobie to, że podczas tych treningów w domu mogą im towarzyszyć dzieci, a dodatkowo oszczędzają ten czas, który normalnie poświęciłyby na dojazd do fitness klubu i no czy tam dojazd w inne miejsce, więc jak najbardziej można ćwiczyć. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba być pozytywnie nastawionym. Jeżeli ktoś chce, to zdecydowanie znajdzie alternatywy. Czyli dla chcącego nic trudnego. Wspomniała pani też właśnie o tych lekcjach online. Instruktorzy tutaj wychodzą naprzeciw wszystkim tym, którzy są w domach. O ile to jest rozwiązanie, z którego pewnie bardzo chętnie korzystają młodzi ludzie, którzy mają komputery, mają dostępy do internetu, tyle jeśli chodzi o seniorów, no już nie zawsze jest tak kolorowo, ale to też nie oznacza, że ci starsi ludzie muszą po prostu siedzieć w tym bujanym fotelu, nic nie robić. Wiadomo, że ta aktywność wygląda troszeczkę inaczej w przypadku osób starszych. Co radzimy? Co byśmy poradziły właśnie takim osobom, które mają już swoje lata, ale też chciałyby trochę się poruszać? Taka pierwsza zasada, która przychodzi mi na myśl, jeżeli chcemy się poruszać, ale właśnie, może to z tym się też spotkałam, że jedna pani na przykład napisała mi, że nie może brać udziału w treningach na żywo, które zaproponowałam, bo nie ma dostępu do Facebooka. Natomiast możliwości jest sporo. Tak naprawdę, jeżeli nawet zaczniemy sobie ćwiczyć, ale do czego zmierzam? Pierwsza zasada, którą ja zawsze mówię swoim gdzieś tam podopiecznym, to nie siedź nieruchomo dłużej niż 2 godziny. Czyli to jest gdzieś tam bardzo ważne. Nawet jeżeli jest okres kwarantanny, nie możemy się przewietrzyć, iść na spacer, bo jest gdzieś tam jakieś zagrożenie, żeby spotkać inne osoby, to przecież możemy wstać, porobić nawet kilka skłonów, porozciągać się, czy po prostu włączyć sobie filmiki, które są w internecie na różnych forach, bo to nie trzeba mieć Facebooka, nie trzeba mieć jakichś super nowoczesnych aplikacji, nie wiadomo jakich smartfonów, żeby korzystać z treningów. Takie treningi można też obejrzeć poprzez telewizję, czy tam właśnie przez internet. To jest wszystko na wyciągnięcie ręki i myślę, że z pomocą miłego sąsiada, miłej sąsiadki jesteśmy w stanie zagwarantować tym seniorom także fajną aktywność fizyczną, dostosowaną przede wszystkim do wieku, bo to jest przede wszystkim najważniejsze.
Czyli co? Wystarczą dobre chęci, tak na dobrą sprawę. Wystarczą dobre chęci, jeżeli faktycznie mamy trudności z tym, żeby uruchomić sobie jakieś tam filmiki w internecie, no to ta pomoc sąsiada będzie nieoceniana. Myślę, że tutaj możemy na to liczyć i by dostosować aktywność fizyczną, która będzie nam sprawiała przyjemność, bo tylko taka zostanie z nami na dłużej, nie tylko na ten okres kwarantanny i żeby przede wszystkim była dostosowana do wieku, tak jak już przed chwilą powiedziałam. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. A na koniec przypomnę tylko, że jeśli chcecie Państwo zaalarmować naszą redakcję, że w Waszym otoczeniu dzieje się coś niepokojącego, macie istotne informacje dotyczące koronawirusa lub nie wiecie, jak i gdzie uzyskać pomoc, prosimy o kontakt mailowy pod adresem tvteletop.gorzów@gmail.com lub telefoniczny pod numerem 518 731 476. Do zobaczenia.